Nie możemy wyjść. Co? Nie możemy wyjść stąd. Nie ma zasięgu, bo jesteśmy pod ziemią. Nie ma zasięgu, tak. Zgubiliśmy GPS-a, wszystko. Jestem roztrzęsiony. To już czwarta godzina. No ale mam nadzieję, że jak ktoś znajdzie tą kamerę za rok czy za dwa, to wrzuci ten film na YouTube'a. I nasze zwłoki. Tak. O, proszę bardzo. Bardzo ciekawe pomieszczenie. Stary telefon jeszcze nakręcany. Jezus, ja pamiętam jak byłem dzieckiem i... się takich telefonów używało. No nie no, ile się kręciło, jak długo się kręciło wtedy telefonem. Przybliżę trochę kamerę, żeby nie słyszała. Miejsce to jest nie tylko przez nas odwiedzane, także trudno powiedzieć, kto się tutaj znajduje. A niewątpliwie ktoś tutaj również jest, poza nami. Witamy wszystkich serdecznie na nocnym urbexie. Jesteśmy na obrzeżach Łodzi i znajdujemy się przed jednym z naszych ambitniejszych urbexów. Bardzo duży kompleks. Jest ciemno, także nie wiem czy kamerka tutaj będzie dobrze łapać, ale mamy trochę oświetlenia, także postaramy się jak najlepiej przekazać wam tę relację. Jestem ja i mój kolega, którego... którego może kojarzycie, może nie. I człowiek o imieniu na A opowie wam, co to za miejsce. Andrzeju. Tak, dzisiaj odwiedzimy kolejną łódzką fabrykę, aczkolwiek będzie trochę nietypowa, ponieważ ze wszystkich budynków, które znajdują się w kompleksie, wybraliśmy do odwiedzenia budynek praktycznie parterowy, ale ma on 3 piętra podziemi, więc będzie tam, myślę, bardzo ciekawie, szczególnie, że będzie bardzo ciemno. Sama fabryka zajmowała się produkcją ponczoch. Budynki zostały przeniesione w latach 70. Tutaj, znaczy produkcja, bo budynki musieli budować. Fabryka upadła kilkanaście lat temu, teraz tutaj się nic specjalnego nie dzieje. No i co, nie pokażemy wam jak tam wejść. To jest początek tego filmu, także już kolejna część naszej relacji będzie ze środka. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać lajki i powiedzieć w komentarzach, czy wam się film podoba. Oczywiście pamiętajcie również o dzwoneczku, żebyście dostawali notyfikacje o naszych kolejnych filmach. I co? Zapraszamy do oglądania. Pozdro! No i co? Jesteśmy? Jesteśmy tutaj na miejscu już. I wchodzimy. Do kompleksu prowadzą takie zejście, do kompleksu prowadzi takie zejście tutaj po śniegu między drzewami albo schody. My jako prawdziwi urbexowcy wybraliśmy trudniejsze zejście. Trzeba uważać na wodę tutaj. O, trzeba uważać na wodę, dokładnie jesteśmy w środku kompleksu. Nikt tu jeszcze nie był. Tak. Jakieś piwko książęce pewnie z komuny. Aha. O, jakieś na ścianach plakaty wielkich panie. Ciekawa rzecz. Jakieś kodetki. Czarni widać zostają. Kurczę. Bardzo fajny klimat myślę. Stary czajniczek. Tutaj ktoś miał... kuchenkę jednak. Kuchenkę, tak. Łóżko polowe. Spirytusik, no myślę, że spokojnie nadawałoby się to miejsce na jakiś forest escape, coś takiego. On po prostu escape był. Forest escape, forest to najbardziej pasuje. Jeszcze poprawię sobie lampkę, żeby nie śledzić bezpośrednio na kamerę. Pierwszy pokój za nami. Andrzej słusznie zauważył, że długo tak ciekawi. Teraz co proponujesz dzisiaj dalej? No, na szybko obejdziemy dookoła. Widać, że tu większość pomieszczeń jest pusta, czyli to akurat nie. Tutaj widać jakieś... Większość pomieszczeń jest pusta, jest to dopiero drugie pomieszczenie. No. Proszę bardzo, tutaj na ścianie mamy pokój zagadek. W zasadzie nie pokój zagadek, tylko fiolki jakieś, które są jeszcze pełne nawet. Mamy tutaj jodynę, mamy tutaj kardimidu, neokardinę, kropę radianową. No ciekawe, co tutaj było w tym pomieszczeniu. Naprzeciwko mnie znajduje się lustro.
Jeżeli chodzi o to pomieszczenie, to ktoś tutaj w łódeczkę pił żołądkowa gorzka. Setka jeszcze przed podatkiem Morawieckiego, nazwijmy to podatkiem Morawieckiego, tańsza zapewne. Ty, tu jest klucz. Przewiązka, zobacz. Komory klimatyzacyjne K3, klimatyzacja magazynu przejściowego. Poziom plus 3. Poziom plus 3,60. Ciekawe, dokąd ten klucz prowadzi. Ciekawe, co on tutaj robi. To jakieś kolejne klucze. Widać klucze, na pewno to na pewno jest dużo. Wyrzucisz jakiś dokumentów, książki maszyn. Tu jakieś kwitki. Tam już coś popłacili. Cerek zrobił. Deski, kask. No, sporo pozostawionych rzeczy. Bardzo ciekawe miejsce. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o relikty przeszłości, to znajduje się tutaj tego dość sporo. Na ścianie plakat z końmi, kalendarz, 94 rok. Bardzo ciekawe pomieszczenie. Nie wiem, jak światło. Jak działa. Wyłączyli mikrofon. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że w latach 90. to był jeden z najbardziej zadłużonych zakładów w całej Polsce, więc na pewno nie był idealnie zarządzany po upadku komuny. No tak niestety bywa. Wąskie pomieszczenie. U góry mamy rurociąg, który prawdopodobnie ogrzewał. Tutaj komin. Tak, drabinka, jakby ktoś chciał pochodzić. Tak. Nie wiem, czy to jest drabinka, czy to jest po prostu stelaż, który trzymał suknię, wiesz? Tak. Ale trudno powiedzieć. No i co, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy już standardowe ślady po bezdomnych. Na ziemi opakowanie po jedzeniu, opakowanie po alkoholu, kolejna setka, tym razem setka i dwusetka lubelska, gorszy wybór, ale też szanujemy. No i kolejne klucze. O. Ciekawe, do czego te klucze służyły. Prawdopodobnie tutaj się znajdował jakiś pokój, magazynownia i dostęp do Andrzeju Wspomnienia. No i co, klucze to był tutaj co? Tak, nie, dużo tutaj elektroniki jakieś. Z drugiej strony być może to jakiś warter, bo mamy tutaj imadło, które niestety jest już... Apteczka kolejna. Imadło jest już popsute. Także no, jeżeli chodzi o śmieciarzy, to nie zachęcamy tutaj do przyjścia. Co? Co to jest? Ekasport. Nie będziemy mówić, jakie to były zakłady. Ale powiedzmy, że jest to mityczny... Mityczny ptak, który zjada się, który z popiołów się... jak to się mówi? Nie mam wady dzisiaj. Mityczny ptak, który odrzuca się z popiołów. O. Ja muszę ściągnąć tą maskę, bo się tam zamiera. No nie, może zejdziemy na dół, już nie będziemy... teraz jesteśmy w ogóle od strony... To wygląda... Tutaj jest wyjście od drugiej strony. Tak to wygląda. Tamte budynki są jeszcze, wydaje mi się, chociaż częściowo... użytkowe. Tak, częściowo na pewno. No, ale chyba najfajniej będzie na dole, najbardziej mocnie. Tak. Palenie zabronione i zbierzemy na dół. Tu też będzie bardzo ciemno, więc nie wiem, jak kamera będzie łapać, także może Andrzej pójdzie przede mną. Uwaga na tych schodów. Ich stanu, zostałem jedne do życzenia. O jajko, kaczki. Nie wiadomo, z której strony wyjść. Teraz tak, tutaj po prawo mamy... Jak to się nazywało? Rozdzielniki? Rozdzielnia jakaś elektryczna? Słabo się na tym zdamy, widać, że po rozkradane, po wyjmowane, nie ma tutaj czego zabrać. Natomiast
fajnie wygląda ten relikt przeszłości. Ciekawe to jest. Trudno powiedzieć, jakie to napięcie było. IR 2x1 660 V. Jest cicho na chwilę? Ha? Na chwilę to nie widzi. Na szczęście fałszywałem, także na to, że jesteśmy tutaj sami. Jeżeli chodzi o sam kompleks, to doszliśmy troszkę dalej i znajdujemy się teraz w kolejnym pomieszczeniu. Dość duże pomieszczenie, w którym w zasadzie nic nie ma. Przypominam, że skończyliśmy w pomieszczeniu, w którym był ten, jak ja to nazwałem, wiatrak albo wentylator, który prawdopodobnie cyrkulację powietrza tutaj dobrą zapewniał. Tak mi się wydaje, natomiast zasiadkowane to jest zniszczone. W tym kompleksie mamy również takie miejsce jak to, którego nie możemy przekroczyć. Kratownica jakaś, sporo metalowa kratownica, trudno powiedzieć, do czego to służyło. Fajnie się zagląda tam przez to, bo jest dobry klimat, ale nie jest poza tym. Daleko sięga ten korytarz zamknięty tutaj. Tak z 50 metrów to chyba przynajmniej. Jeszcze biorąc pod uwagę, że za nami jest kolejne 50 albo i więcej, chyba więcej. Tu wam może nawet tak patrząc. To te podziemia są... Te podziemia są bardzo duże. Tak. Pytanie tylko, gdzie my znajdziemy rajstopy? W ogóle nie wiem, czy zrobimy coś takiego, ale tu jest drabinka. Pewnie ktoś sprawdzał stan. Możemy się tam udać, no. Tylko nie wiem, czy to tak łatwo... Ja myślę, że możemy spróbować pójść na koniec korytarza. Być może widzowie będą zainteresowani tym, co się tam znajduje. A to potem pomyślimy. No. Jeżeli mnie pamięć nie mówię, to wszystkie spięte wyglądają podobnie. Prawda? No tak. To były dwa piętra takie jak to, znaczy to i piętro niżej. Jest ten biurowy czarter. No i takie poddasze, którego chyba nie będziemy filmować, bo nic tam szczególnego nie było. Po prostu jedno wielkie puste pomieszczenie. Czyli mniej więcej tak puste jak nasze głowy. Warto dodać również, że jeżeli chodzi o podłoże, jest dość stabilne, ceglane podłoże, także czujemy się dość pewnie, jeżeli chodzi o poruszanie się po tym miejscu.
Również syf, który prawdopodobnie nie będzie go widać, jest w dość dobrym stanie, poza tym, że odpada od niego emalia, czy tam farba, a to nie stanowi jakiegoś większego wyzwania. O, jeżeli chodzi, to przepraszam, świecę w kamerę. Jeżeli chodzi o tą część, jest tutaj bardzo dużo pozostawionych rur. Trudno powiedzieć, do czego służyły, ale zakładam, że służyły do tego, żeby również odprowadzać lub doprowadzać powietrze tutaj w to miejsce. Ciekawie to wygląda, jakieś pozostałości po jakieś... Co to? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. Może któryś z osób oglądających ten film będzie w stanie wyjaśnić. Pozostałości po elektronice, które się znajdują. Jak również perłam, bardzo dobre piwko. Mam tutaj śmietnik jakieś rury tam w tle. Wszystko jest dość uporządkowane, co jest ciekawe, także fajnie, że gospodarz tych włości zostawił tutaj porządek. Nie, no jak zwykle, no szkoda, że to wszystko jest zniszczone i zostawione samo sobie. Będę to bliżej trzymał nas, bo nie wiem, jak widać w takim świetle. To jest nasza pierwsza próba. Największe pytanie, co tu w ogóle było w tych podziemiach, tak? Bo podziemia dwupiętrowe, takie wielkie, to raczej wydaje mi się, jak na fabrykę, to jest dziwne. Może coś tu za komuny produkowali takiego, żeby się nie chcieli z dnia przyznawać, tak? Jest to możliwe. Jeden może była prohibicja na tym trochę. Jest to również możliwe. Tu jest ten budynek z pomieszczenia. Nie wiem, czy kiedyś byłem, ale... O cholera! No tam dobrze, mam dobre obuwie. Tu w ogóle są zamknięte drzwi. Tylko można zajrzeć. Wiecznik. Niestety tego kamerą nie zrobimy. Nie zmieści się w wieczniku. Jak myślisz, co tam w środku było? Jakieś urządzenie widzę, nie wiem czy... Z wiecznikami jakieś rury. A nie, to chyba jakiś... Andrzej, potrzebujemy kamerę, może się udać do toalety. Może... Włączone jest, rozumiem? Przerwa. Dobrze, zgubiliśmy się. Tam w tym pomieszczeniu widać, że są jakieś rury. Zielonego pojęcia, gdzie teraz jesteśmy. Zgaszę lampkę. Nie wiadomo, o co chodzi. Andrzej, co zrobimy? Nie możemy wyjść. Tak. Nie możemy wyjść stąd. Nie ma zasięgu, bo jesteśmy pod ziemią. Nie ma zasięgu, tak. Zgubiliśmy GPS-a, wszystko. Jestem roztrzęsiony. To już czwarta godzina. No ale mam nadzieję, że jak ktoś znajdzie tą kamerę za rok czy za dwa, to wrzuci ten film na YouTube'a. I nasze zwłoki. Tak, i to nie pójdzie na marne, że tutaj przyszliśmy. To są oficjalne bloopersy. Dobra, kręcimy dalej. No i co, Andrzej, gdzie my się teraz kierujemy, gdzie my się udamy? Tak w ogóle, no tutaj chyba już nic wielkiego nie będzie, nie? Jeśli chodzi o... No ale myślę, że musimy tam przejść. Tam z powrotem. Tu generalnie... No, to nie jest miejsce, gdzie ta drabina była, to jest to miejsce, gdzie ta drabina była, nie. Nie, nie, nie. O, proszę bardzo, bardzo dużo elektroniki. Może w zasadzie jakieś... Jakieś kable. Tak, jakieś kable. Tak, masz rację. Ale ktoś chyba mnie pozbierał. No, ładnie to jest pozbierane do kupy. Gotowe do wyniesienia, tak? Tu są drzwi, nawet widać odciski butów. To jest coś próbował wykopywać, ale... Niestety nie wyjdziemy tutaj i nie będziemy kopać tych drzwi, ponieważ na naszych urbexach nie niszczymy. Tak, jesteśmy kulturalnymi eksploratorami. Tam, gdzie jest zamknięte, tam nie wchodzimy. Wychowanymi ludźmi. Co? Tak. Mówię, że tam, gdzie jest zamknięte, tam nie wchodzimy. O, tu możemy zobaczyć, co jest, bo coś jest do góry. Ale to będzie pan, że...
nie wyjdziemy. Jakaś zrzutnia. Kurde. No ciekawe w ogóle. Tak, też mi bardzo słuszna uwaga, Andrzeju. To tak trochę wygląda, jakby te podziemia... w tych podziemiach magazynowano odpady. Bo są tylko zrzutnie z góry. Nie za bardzo widać w ogóle, gdzie jakieś stanowiska pracy tu mogły być. Więc to trochę wygląda jak taki ogromny magazyn odrzutów. Ale nie wiem, może się mylę. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Czy ktoś śmieci? Nie wiem, czy to jest zrzutnia, czy wentylacja dalej, ale no... No na pewno ktoś z góry zrzucał śmieci u Oshii. Powiedziałem, że w latach 90. to było publikowane. No ostatnio, no to tak, rzeczywiście. Ostatnio być może ktoś rzucał śmieci. No to też nie wygląda na konstrukcję, która została zrobiona na szybko, no. No tak. Nie mamy pojęcia, że ktoś z was wie. Tak. Co to mogło tu być, albo ma pomysł, to... Tak, bo sam tu kiedyś śmieci zrzucał. To bardzo prosimy o wyjaśnienie w komentarzach. No i co, wydaje mi się, że możemy teraz się kierować po prostu na kolejne piętra, ewentualnie sprzed tej drabiny. Tutaj nie wyjdziemy. Tak, tam widać pomieszczenie, z których przeszliśmy. Ty. Andrzej musi być... Ale dzisiaj muszę być uważniejszy. Tu jeszcze coś jest, ale tu chyba takie same są mechanizmy jak tam. Podobnie jak poprzednio, zgadza się. Zrzutnia śmieci i, kto by pomyślał, również ze śmiećmi. Tak, no bo to kieruje do parteru, tak? Czyli... Chyba na stronę tych innych budynków, tak mi się wydaje. Aha. Zobaczymy jeszcze z zewnątrz, może... Fajne wrażenie robi w ogóle to, to bardzo długi korytarz. Co? Fajne wrażenie robi ten długi korytarz. Tak, można by się wchowanego, uwaga na jakąś próbę z tego wchowanego albo jakieś podchody. Albo rozmawczy Baba Jaga patrzy. Tak. Dobra, piętro nie idziemy, nie? Ja to nie wiem, czy to są schody. Chodź do domu, to przyjdziemy na drugą stronę wskazać. O, ciekawe pomieszczenie, bo tu jest ten wiatrak. To tutaj już byliśmy. Nie wiem, czy drabina to dobry pomysł, bo z tą kamerą będzie trudno... Trudno nią zejść. O! Zdanie warsztatowe, pomieszczenie. O, proszę bardzo, bardzo ciekawe pomieszczenie. Stary telefon jeszcze nakręcany. Jezus, ja pamiętam jak byłem dzieckiem i się takich telefonów używało. No nie no, ile się kręciło, jak długo się kręciło wtedy telefonem. Gogle do spawania. Gogle do spawania, słuchawki, świeża woda. Proszę bardzo, jakieś... Co to jest? SPB-315. Prostownik spawalniczy. Proszę, popielniczka, coś tutaj palił. Fajne pomieszczonko. Paproć. Proszę bardzo. Instrukcje bezpieczeństwa. Tak, postaram się świecić to wszystko, jak mówię, dobrze. Nie wiem, jak kamera będzie łapać. Mamy denaturat, szafka na farby, narzędzia, na rozpuszczalniki. Tutaj jakiś magazyn musi być. Widać, że ktoś w popłochu. Tak. Opuszczał to miejsce, bo wszystko świeże jeszcze, zero rdzy, nic nie zniszczone. A miałem powiedzieć dopiero to, że wszystko jest pordzewiałe i poniszczone. Kolejny... Jak to się nazywało?
madło. Kolejne imadło. Ciekawe, co tutaj było. No. W zakładzie pończoch i madła to tak rzadko spotykane dość. Jakieś stare, poniszczone krzesła. Wszystko jest pordzewiałe. No, bardzo ciekawe pomieszczenie. Pozostawione kaski. No nie wiem. Przecież ten telefon i tak z tych wszystkich reliktów przeszłości. Kieliszeczki ładne. Zrobiły na mnie największe wrażenie. I to bardziej pasuje do zakłady jakieś typu meble, a nie fabryka Ekstra. Nie wiem, jak tu uważasz, Andrzej. No też mi się wydaje. Może to była nielegalna fabryka mebli, no. Trochę już leterka mi wpadła, ale... O, proszę bardzo, tutaj jest dziura w ziemi. Wejście do kolejnego pomieszczenia.